Hej, z tej strony Sara. Ostatnio w odcinku o Hot Girl Summer, Brat Summer, jakkolwiek chcemy nazwać lato 2024, opowiadałam o moich rutynach, o różnych planach, o pomysłach na aromatyzowanie sobie lata i wspominałam tam o porannej mantrze, o mantrze, która jest częścią mojej porannej rutyny i za bardzo się nie rozwijałam i zapytałam się, czy jesteście zainteresowani, żeby usłyszeć, jak wygląda tak moja mantra, jakby ją tworzę, z jakich punktów się składa. I pod filmem zostawiliście bardzo dużo komentarzy na YouTubie, że chcielibyście usłyszeć. Oraz wiele osób napisało do mnie na Instagramie, że jest bardzo ciekawa właśnie jak, w jaki sposób tworzę, jak wygląda taka mantra i chciałabym dzisiaj opowiedzieć o mojej mantrze. Mam tutaj ze sobą mój pamiętnik i mantrę przede mną i opowiem, gdzie ją mam, kiedy skorzystam z niej, jak ją układam. Jest tutaj 5 punktów. Jeżeli też obserwujecie mnie od dłuższego czasu, to ja zawsze na początku miesiąca tworzyłam sobie taką kartkę, którą przyklejałam na ścianę z goals, później na czym się skupiam, afirmacje, różne takie reminders. Wydaje mi się, że jak siedzicie mnie dłużej, to na pewno słyszeliście, bo bardzo często mówię o tych kartkach i właśnie taką kartkę zawsze przyklejałam sobie, wiecie, na ścianę, gdzieś gdzie siedzę, gdzie pracuję, żeby zaglądać na nią i sobie przypominać o różnych rzeczach. I teraz uznajmy, że ta postać tej kartki zmieniła się w mantrę, więc ona tak ewoluuje. Pamiętam, że też na początku to była kartka, którą przyklejałam, później przyniosłam sobie ją do Notion i z Notion też cały czas korzystam i tam mam zawsze, jak zaczyna się miesiąc, to robię sobie jakby nową zakładkę i teraz mam na przykład, mogę powiedzieć na lipiec, zawsze jest intencja na dany miesiąc i jakiś quote albo coś, co lubię sobie przypomnieć, jakieś afirmacje, później mam self-care, rutyna, things I work on, rzeczy, które chcę zrobić we free time i social media, work, goals, a później mam mantrę w swoim dzienniku. Założyłam właśnie nowy notes, więc to jest pierwsza kartka w moim pamiętniku, powiedzmy. Jest po prostu mantra i wszystkie punkty i opowiem. I chcę też powiedzieć, że nie trzeba mieć mantry, nie trzeba sobie tworzyć tej mantry. To nie jest coś, co zmieni, jak się czujesz, zmieni twoje życie o 180 stopni. To jest coś, narzędzie, z którego można korzystać, jeżeli się potrzebuje. Jeżeli potrzebujesz, czujesz, że rano budzisz się z jakimś stresem albo wpadasz w stare schematy i jest to dla ciebie frustrujące i też z tym nie jest jakby nic złego, wpadanie w stare schematy, ponieważ tylko tak się uczymy. To nie jest jakiś reżim, to nie jest coś ścisłego, to nie jest coś, co ja czytam każdego poranka, tak samo jak nie piszę każdego poranka, nie czytam książki każdego poranka, czasami idę na telefon z rana, mam pracę albo po prostu gorzej się czuję i idę i sięgam po ten telefon, bo jesteśmy tylko ludźmi. Wiecie, w tym nie chodzi o to, żeby dążyć do jakiegoś ideału, żeby być najlepszym, żeby być idealnym w tym, żeby mieć idealną rutynę. To jest coś, co po prostu ma nam służyć, a jeżeli nam nie służy, to po prostu przechodzimy dalej. Można spróbować, przetestować na sobie, czy czytanie takiej mantry z rana pomaga ci, czy nie. Czy przynosi ci czytanie tego jakiś spokój, ulgę, czujesz się zaopiekowana, jak to wpływa właśnie na twoje samopoczucie. Można spróbować, a jeżeli widzisz, że nie sprawdza ci się to, albo na przykład triggeruje cię czytanie na przykład afirmacji, mnie przez jakiś czas triggerowało to, wiadomo, przechodzimy dalej. Z takimi wszystkimi self-care, wiecie, narzędziami, praktykami, to jest wszystko na wyczucie. Fajnie jest robić coś, co czujesz, z czym rezonujesz w danym momencie. Na przykład bardzo długo medytowałam, teraz jak jeżdżę samochodem, to często jak czuję się zestresowana, dopuszczam sobie jakąś medytację i korzystam dalej, ale nie jest już to tak, że codziennie rano wstaję i medytuję. Teraz na przykład medytuję w takiej postaci, że chodzę na spacery bez słuchawek, więc myślę, że te wszystkie takie rzeczy właśnie bardzo się zmieniają. Jestem mega też ciekawa, jak jest u Was. Możecie do mnie napisać tutaj w komentarzach, poczytam, albo na Instagramie, jak wygląda, czy mieliście tak, że na przykład była medytacja, później afirmacje, później odeszliście od tego, albo zaczęliście coś innego, albo zaczęliście, no nie wiem, jakby jest tyle różnych tych, wiecie, self-care rzeczy. Niektórzy całkowicie rano pomijają te wszystkie rzeczy i siadają do pracy, wskakują, żeby być produktywnym jak najbardziej, a później się zajmują. Niektórzy w ogóle nie potrzebują takiej self-care jakby przestrzeni, czy takich narzędzi, więc jestem bardzo ciekawa, jak jest u Was. I tą moją mantrę mam w dzienniku, w którym zawsze piszę rano. I przez to, że to jest na pierwszej stronie, to bardzo łatwo jest mi zerknąć i później przejść do pisania. Mogę jeszcze wspomnieć, że jeżeli chodzi o journaling i pisanie, ponieważ też dostałam pytania, zaczęłam pisać i tak zaczęłam i piszę bardzo regularnie. Staram się pisać codziennie 3 strony. Zawdzięczam to wszystko książce
Droga artysty od Julie Cameron, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli chodzi o pisanie, to bardzo warto zrobić ten 12-tygodniowy kurs. Ta książka jest wspaniała, jest to bestseller i tak zmieniła mi spostrzeganie jakby pisania i nadała takiego sensu temu pisaniu i naprawdę jest takie narzędzie bardzo, bardzo mi pomocne. Ale przechodząc do mantry, mamy 5 punktów i każdy może sobie zrobić inne punkty. Ale u mnie jest tak. Numer 1 to jest zasady i postanowienia. Numer 2 to jest praktyka wdzięczności. 3 goals. 4 wartości. 5 afirmacje. Proste? Proste. Więc jest to 5 punktów i można jeszcze na przykład sobie stworzyć jakiś inny punkt, typu można na przykład zrobić manifestację i można sobie zapisać, co manifestujesz w swoim życiu. Ja sobie dałam goals i myślę, że czy mantra, czy manifestacja, to tak wszystko brzmi magicznie, ale to jest bardzo takie ludzkie. Zapisujemy te rzeczy, z którymi rezonujemy i które sobie powtarzamy, które nam przynoszą jakąś ulgę, które nam pomagają, a nie coś zabrane od kogoś. Będę tutaj jakby opowiadała, co ja mam napisane, będę się dzieliła niektórymi rzeczami, ale chcę zaznaczyć, że to jest coś takiego bardzo personalnego. Każdy przechodzi przez różne rzeczy, każdy zmaga się z innymi rzeczami, potrzebuje już usłyszeć coś innego i właśnie zachęcam, żeby każdego miesiąca popatrzeć na ostatnie, nie wiem, tygodnie, nad czym teraz pracujesz, z czym się zmagasz, czy może jesteś bardzo surowa dla siebie, surowy i potrzebujesz, wiecie, radzić sobie z tym takim krytykiem wewnętrznym i na tym się skupiasz, żeby go zauważać i rano jak czytasz sobie i przypominasz, że hej, jest tam ten niemiły głos w swojej głowie, pojawia się, ale to jest nie fair, jakby dlaczego i zasługujesz na miłość i tak dalej, i wsparcie, i powinieneś być swoim najlepszym przyjacielem i wiecie, obdarowywać sobie miłością, bo miłość zaczyna się jakby od nas. I jakby wiadomo, można iść w jakąkolwiek stronę, usłyszeć to, co ci pomoże. Więc przechodząc, pierwszy punkt to zasady i postanowienia. Ja tutaj na przykład mam świadome korzystanie z social mediów i uwielbiam sobie rano przeczytać, że hej, okej, okay, świadomie, Sara, korzystamy ze social mediów. Nie idziemy, nie scrollujemy, żeby uciec od jakiegoś bólu albo żeby nie zmierzyć się z czymś, bo najczęściej dlatego sięgam po telefon, jak na przykład czuję, że pojawiają się jakieś nieprzyjemne emocje i nie chcę z nimi posiedzieć, nie chcę ich odczuć, to idę na telefon. To jest tak najprostsze i jakby to jest bardzo zrozumiałe i czasami się udaje, czasami nie. Bardzo ważne jakby w moim podejściu, jeżeli chodzi o dbanie o siebie i self-care, to żeby nie było reżimu. Jeżeli jest reżim i jeżeli jest jakieś dążenie do idealności, do doskonałości w tym, to od razu jakby koniec, bo to jest gorsze niż, wiecie, nie robienie tej praktyki. Jakby najważniejsze zawsze stoją ze wszystkim intencje. Więc mam właśnie świadome korzystanie ze social mediów, więcej tworzyć niż konsumować, quality over quantity, żeby, wiecie, stawiać bardziej na jakość niż na ilość, czyli zobaczyć jeden filmik YouTube, który nie wiem, na którego się mega cieszę i który jest na przykład dłuższy, a nie scrollować przez 20 minut na TikToku. Chodzi o to, że właśnie powiedzmy, że skupić się bardziej na jakości niż na ilości przyswajanego kontentu. Druga zasada i postanowienie to jest mój sleep schedule. Chodzę spać 10:30, wstaję o 7:00, wtedy jestem szczęśliwa, jestem wyspana, czuję się zdrowa, wypoczęta i to jest dla mnie bardzo ważne. Sen bardzo jest u mnie tak wysoko, jeżeli chodzi o dbanie o siebie. Następnie punkt trzeci do zasad i postanowienie to czytanie rano książki plus journaling, bo czasami też z automatu tak wstaję i okej, może już zerknę na telefon, może już coś zedytuję, może już coś dodam, może już odpiszę na wiadomości. Jak taką mantrę widzę, że hej, książka z rana, to jest dobry pomysł i pisanie, to jest twój plan, to jest twoje postanowienie, żeby to robić, żeby to był twój nawyk. Czwarty to jest niedziela bez social mediów. To jest właśnie co w tym miesiącu znowu wprowadzam, żeby nie korzystać z social mediów w każdą niedzielę. Mam też ustawiony limit w telefonie właśnie tam w niedzielę, że wszystkie aplikacje mi się wyłączają, jest limit i tego się trzymam. Oraz piąte, życie w prawdziwym świecie oraz bycie obecnym, czyli życie prawdziwym życiem, nie w telefonie, nie w głowie, w prawdziwym życiu, więc to są jakby moje, powiedzmy, zasady, chociaż to brzmi tak bardzo, wiecie, jak w szkole, zasady i postanowienia, ale są takie zasady, ponieważ według mnie dyscyplina to jest taki akt miłości do siebie, że to są dobre nawyki i czasami jest trudno, jest nieprzyjemnie na początku zmieniać jakieś swoje nawyki, wprowadzać jakieś nowe, które wiadomo, że telefon jest bardziej atrakcyjny niż, powiedzmy, czytanie książki, chociaż nie wiem, dyskutowałabym, bo dobra książka jest o wiele lepsza niż
telefon, ale na pewno jest łatwiej nam sięgnąć po telefon niż po książkę, żeby odczuć, wiecie, jakiś relaks, ulgę, dopamina, cokolwiek. Dlatego warto mieć takie zasady i postanowienia, bo to jest dla naszego takiego dalszego czy większego dobra, które widzimy trochę później, a nie przychodzi tak, wiecie, od razu. Punkt drugi to jest praktyka wdzięczności. To jest coś, co dla mnie bardzo, bardzo ważne. Wdzięczność bardzo wpływa na mój poranek i na mój dzień. Jak zaczynam od praktyki wdzięczności, też najczęściej jak na przykład rano puszczam sobie medytację, jak jadę samochodem, to jest to praktyka wdzięczności. I tu mam, mogę przeczytać moją, jest mega słodka i sama sobie ją ułożyłam i zachęcam każdego. To może być mój ostatni dzień na ziemi. Jestem wdzięczna za życie. To jest niesamowite, że mogę oddychać, obserwować, czuć, myśleć. Jestem wdzięczna za zdrowie, wolność i całą moją drogę oraz ludzi wokół. To jest moja malutka praktyka wdzięczności, którą otworzyłam na miesiąc. Czuję się bardzo vulnerable, dzieląc się tym, ale chcę po prostu podzielić się. Uważam, że to jest fajne i można sobie właśnie samemu ułożyć. Następnie też zapisałam dwie takie przykładowe. Jestem wdzięczna za nowy dzień, pełen możliwości i piękna. Doceniam wszystko, co mam i co mnie otacza. Skupiam się na pozytywach i przyciągam do siebie dobro. Każda chwila jest darem, a ja przyjmuję ją z otwartym sercem i wdzięcznością. Dziękuję za zdrowie, miłość i spokój, które wypełniają moje życie. Oraz druga, dziś budzę się z wdzięcznością w sercu. Dziękuję za nowe możliwości, które przyniesie ten dzień. Jestem wdzięczna za zdrowie, rodzinę i przyjaciół. W każdym momencie widzę piękno i dobro. Moje serce jest otwarte na miłość i radość. Dziękuję za wszystko, co mam i za wszystko, co jest jeszcze przede mną. Nie wiem jak wy, ale jak ja przeczytam sobie i tak wracam do tej wdzięczności, to jest to mega takie powerful. To jest teraz, co bardzo ze mną rezonuje, ponieważ przechodziłam tam przez jakieś swoje rzeczy w terapii, gdzie była znowu na przykład gonitwa za szczęściem i kontrola, że muszę mieć te wszystkie rzeczy, czy muszę być jakaś, czy musi się to wydarzyć. Muszę mieć tych ludzi w życiu, żeby było okej, żebym była szczęśliwa. Chociaż to była taka pułapka, że ja nie byłam w ogóle świadoma, że to było te gonienie nadal do szczęścia i taka kontrola. I nie bycie okej z tym, co jest. I później jak to zauważyłam, to znowu wróciłam no właśnie do dużej takiej wdzięczności za to, co mam. Tak jak jest teraz, jest okej. I nawet jest lepiej niż okej. Bo kiedyś to w ogóle, wiecie, marzyłam o tym, żeby tak moje życie wyglądało. I właśnie taki powrót do wdzięczności za to, co się ma, no bardzo, bardzo pomaga z takim też tworzeniem szczęścia na co dzień. Więc zachęcam każdego do stworzenia swojej praktyki wdzięczności. I mam nadzieję też, że dla was nie brzmi to za magicznie, bo wiadomo, że to są takie piękne i wrażliwe, powiedzmy, rzeczy, tak można powiedzieć, ale wiecie, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy doświadczamy tego samego, czujemy te same rzeczy i każdy z nas ma za zadanie, żeby dbać czy nauczyć się, jak być szczęśliwym, czy jak prowadzić szczęśliwe życie. I szczęśliwe życie to nie oznacza, że czujemy cały czas się super. Szczęśliwe życie to jest życie, gdzie my jesteśmy ze sobą okej, według mnie. I gdzie czujemy, że strach nami nie kieruje, gdzie czujemy spokój, gdzie czujemy, że gdzie jesteśmy jakby okej z życiem i ze sobą. Następny punkt trzeci to są goals. I tu mam napisane różne goals, na których się skupiam. Tu mam też, jeżeli chodzi o pracę. Robienie to-do list to jest coś, co przestałam robić na, wiecie, jakieś dni. I teraz przez wakacje trochę mi się tak dni czasami rozjeżdżają. I tu nie chodzi, że to-do lista, zrobić to, praca, produktywne na 100%. Tylko żeby sobie zapisać na przykład na kolację, żeby zrobić sobie, nie wiem, solo date malutką, odpalić świeczkę i zrobić jakiś mocktail i tak celebrować siebie. Żeby każdego dnia, żeby na przykład sobie zapisać, żeby wiecie, jak treat yourself. Żeby zabrać siebie na croissanta, żeby, nie wiem, przejść się na spacer, potrenować dla siebie, po prostu jakaś taka krótka to-do lista. To jest taki mój goal na ten miesiąc, żeby bardziej też organizować sobie jakąś fajną taką rozrywkę i przyjemności dla siebie. I też w goals mam nieblokowanie swoich emocji. To jest coś, nad czym się bardzo skupiam, żeby nie blokować takich trudnych emocji, ponieważ jeszcze często się pojawia, że na przykład mówię o jakichś moich emocjach, że na przykład czuję się smutna, ponieważ to i to i trochę poodczuwam, trochę jakby robi się smutna, ale mam taki szybki move on. I że tak niby odczuwam, ale jednak uciekam od tych nieprzyjemnych emocji, a nie pozwalam sobie tak jakby na 100% wejść w te emocje, poodczuwać, popłakać i później naturalnie przejść.
Tylko już tak staram się trochę skontrolować te emocje czasami lub często. I coś, co właśnie powoduje, że blokuje czy utrudnia mi wyjście z tego schematu, to jest to, że jakby dzieje się to zupełnie nieświadomie. Jestem tak nauczona, wiecie, przez 20 lat, 21, nauczyłam się, żeby blokować te uczucia, w taki sposób funkcjonowałam. Więc teraz, żeby się oduczyć tego, to właśnie przypominając sobie, że nie blokujemy emocji, wszystko jest okej, to jest no bardzo, bardzo mi pomocne. No i to jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś vlogi, jakby goals, każdy ma swoje goals, wiadomo, swoje jakieś cele. Następnie punkt czwarty to są wartości i zapisałam sobie, tu mam dosyć dużo, wszystkie wartości, którymi się kieruję w życiu. I można zapisać, każdy ma swoje wartości i mogę na przykład napisać, że to jest uważność, elastyczność, bliskie relacje, obecność, kreatywność, komunikacja, ciekawość, akceptacja, empatia, miłość, wyrozumiałość, współodczuwanie, zdrowie. Myślę, że takie intencje na ten miesiąc to jest dużo takie współodczuwanie i wyrozumiałość do siebie, do innych, akceptacja do siebie, do innych. To jest coś, na czym się tak teraz bardzo, bardzo skupiam. Ponieważ to, jakie my mamy wyobrażenia, to jak my myślimy, to jakie my mamy schematy, jak funkcjonujemy, jak myślimy, to tak też opatrzymy, czy traktujemy inne osoby. Dosłownie to jest lustro. Dzisiaj o tym akurat rozmawiałam na terapii, że jak nie otwieramy się, boimy się otworzyć, jeżeli chodzi o jakieś bardziej wrażliwe, vulnerable rzeczy, czy jakieś trudne emocje przed kimś, bo myślimy, że ktoś zdewaluuje nasze uczucia, to jest przez to, ponieważ my dewaluujemy swoje uczucia, my nie pozwalamy sobie, my nie jesteśmy okej z przeżywaniem, nie akceptujemy jakby swoich uczuć i dlatego tak podejrzewamy, że ktoś też tak może zrobić. Więc to jest mega interesujące, no to jest wszystko lustro. To jak ktoś się do nas zwraca, jak nas traktuje, to tak te osoby zwracają się do siebie i tak siebie traktują. I to jest bardzo, bardzo pomocne, na przykład w interakcjach z trochę trudniejszymi ludźmi. I ostatni punkt to są afirmacje. I mogę się podzielić tutaj różne, które mam i wszystkie sama układałam. Punkt pierwszy, wszystkie emocje, które się pojawiają, są ważne, bo są moje. Dwa, traktuję siebie jak najlepszą przyjaciółkę. Trzy, I don't chase, I attract. To jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ często staram się kontrolować i że to chcę. I jak to zrobię, to będzie i taki będzie wynik. A nie mamy kontroli, dosłownie. Wiecie, we wielu rzeczach nie da się kontrolować swojego życia. Więc I don't chase, I attract, po prostu żyję. I co jest dla mnie, znajdzie mnie. Punkt czwarty, jestem swoim dobrym rodzicem, na którego zawsze zasługuję. Czyli chodzi o traktowanie siebie po prostu i bycie swoim takim dobrym rodzicem, który przytuli, który wysłucha, który jest zawsze dla ciebie, który cię nie zostawi. I takie traktowanie u siebie jakby w głowie jest niesamowicie ważne i to jest nasza rola, żeby się zająć sobą, zaopiekować. Jak już jesteśmy dorośli, to wiadomo, że polegamy na innych osobach, ale też to, jaką mamy relację ze sobą i jak reagujemy na wszystkie rzeczy, które się dzieją w nas, to jest nasza odpowiedzialność. Punkt piąty, I'm worthy of love because I give it to myself, so I know it exists. Punkt szósty, dialoguję ze strachem i dziękuję mu za troskę, lecz przeszłość nie definiuje mojej teraźniejszości. U mnie, czyli jak pojawia się strach, głównie dlatego, bo miałam jakieś nieprzyjemne doświadczenia w przeszłości i wiecie, teraz jakby przez nie jakieś wydarzenia mnie triggerują cokolwiek, czy pojawia się strach, to jest dla mnie ważne, żeby właśnie dialogować ze strachem, żeby być tym dobrym rodzicem dla siebie w tych momentach, że hej Sara, wszystko jest okej, wiem, że się boisz, to ma sens, to jest bardzo ważne, istotne, że się boisz, jak mogę ci pomóc, co mogę dla ciebie zrobić, co mogę, wiecie, powiedzieć sobie, żeby poczuć się lepiej. Punkt siódmy, jestem zdolna do osiągnięcia moich celów i marzeń. Ósmy, tworzę przestrzeń na nudę, bo wiem, że życie samo pokaże mi drogę. Dziewiąte, ufam sobie i swojej drodze. Dziesiąte, jestem z siebie dumna, kibicuję sobie, celebruję i wspieram. To są moje wszystkie afirmacje na ten miesiąc. Można zapisać sobie jakiekolwiek się chce. Jak ja czytam sobie taki właśnie zestaw całej tej mojej mantry składających się z 5 punktów, jest to dla mnie taki duży uścisk i że wszystko będzie okej. I też bardzo mnie to tak przywraca, uziemia mnie to, jak sobie przeczytam to wszystko. I tak, chciałam się po prostu podzielić. Dajcie mi znać, co myślicie, czy może też macie mantrę, modlitwę rano. Każdemu coś innego się sprawdza, mówię to z mojego doświadczenia.
i zobaczymy, jak będzie wyglądała moja mantra w następnym miesiącu, jakie nowe rzeczy, jakie nowe intencje będą, ale tak, to jest moja mantra na lipiec i zawsze czytanie właśnie afirmacji, czyli wiecie, niektórzy czytają cytaty, niektórzy czytają jakieś książki, które przypominają o bardzo ważnych rzeczach. Ja często łapię się na takich momentach, że jestem w stresie, w jakimś strachu, martwię się wszystkim, przejmuję, żyję z jakimś takim automatem, przechodzę przez różne rzeczy i tak w ogóle zapominam na przykład o wdzięczności, żyję po prostu gdzieś indziej w głowie, a nie w danym momencie i właśnie taka mantra to właśnie bardzo mi pomogło tak, no, uziemiać się rano, bo teraz jestem w takim momencie, gdzie zauważyłam, że potrzebuję tego, że brakowało mi to przez długi czas i teraz wróciłam do tego i czuję się z tym bardzo dobrze. Więc to było na tyle. Dajcie mi znać i dziękuję za wysłuchanie. Widzimy się w następnym tygodniu. Big kiss i trzymajcie się serdecznie, zdrowo, ciepło i tyle. Pa, pa.